Cześć Aga. Cześć. Dziękuję ci bardzo, że zgodziłaś się przyjść do mojego podcastu i trochę porozmawiać ze mną o metaversie i też słuchaczom, widzom, nie wiem jak się mówi w sumie, słuchaczom, widzom podcastu, wideo podcastu powiedzieć i rozszerzyć trochę bardziej temat metaversu. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie i podjęcie się tej misji szerzenia wiedzy w tym temacie, który no, jest kontrowersyjny i wymaga wielu dyskusji, abyśmy coraz lepiej go rozumieli. No, taka jest też misja tego podcastu, żeby porozmawiać z ludźmi, żeby ludzie, którzy siedzą w tym, o czym rozmawiamy, czyli o tematyce Web3, blockchainie, też metaversie, żeby te osoby, które są zajarane tym, co robią, tłumaczyły innym ludziom, jak to wygląda i niekoniecznie mówić, że wszystko jest super, no bo nie zawsze wszystko jest super. Dobrze, Aga, to w takim razie tak się zaczyna na tym podcaście, że gość mówi, czym się zajmuje i co robi w danej dziedzinie, więc proszę, przedstaw się. Aga Kranz, co-founder Team Crunch, programu akceleracji talentów i pomysłów biznesowych nastolatków, który w tym roku skupia się właśnie na metaversie i webie 3.0, a od ponad 10 lat też mogę powiedzieć, że jestem ekspertką nowych technologii, szefowałam działom innowacji w różnych korporacjach i stąd gdzieś tam wynoszę całą też wiedzę o metaversie. A w ogóle z wykształcenia jestem prawnikiem politologiem, który bawił się w wprowadzanie spółek na giełdę, więc wszystkie tematy związane z rynkami kapitałowymi i szeroko pojętymi finansami są mi bliskie. Dobrze, to w takim razie co się stało, że skręciłaś w tą stronę akurat w tym momencie metaversu i tych technologii bardziej blockchainowych? Przede wszystkim to, że zauważyłam, jak ta technologia może mieć istotne znaczenie społeczno-biznesowe i ja ją po prostu postrzegam jako ogromną rewolucję, która podobnie jak internet totalnie zmieniła wszystko, tak? I widząc, że jesteśmy jeszcze na początku, uznałam, że teraz mam szansę, bo jak rodził się internet, to jeszcze byłam dzieciaczkiem, wejść w to i zacząć, partycypować w tym. A poza tym tutaj kwestie czysto takiego biznesowe w pracy spowodowały, że musiałam się zastanowić nad tym, jak metavers będzie wpływał na ten biznes i co trzeba zrobić, jaką strategię przyjąć, jakie zasoby należy w firmie mieć, aby móc to zaadresować. No i poza tym w Team Crunchu uznałam, że w tym roku powinniśmy się tym zająć, bo no, Team Crunch jest skierowany do nastolatków, do Zetki, która jest early adopters metaversu. To jest przyszłe pokolenie founderów Web 3.0 i metaversu. I widząc, czym się interesują, o czym myślą, stwierdziłam, że to jest też bardzo dobry taki mini pivot Team Cruncha w tą stronę. Więc tak. Okej. Okay. Następne pokolenie to chyba alfy, nie? Będą, tak jak ktoś się patrzy. Tak. Zrobimy pewne koło. Okej. Okay. Więc przechodząc do dzisiejszego tematu tego podcastu, co to jest tak naprawdę metavers i w jaki sposób metavers splata się z Web3? Jakie są tam punkty styku na tych dwóch technologiach, dwóch różnych przestrzeniach tak naprawdę? To tych definicji jest bardzo dużo, jak wiemy, tak? I ja myślę, że jeszcze będziemy to definiować. Ale najprościej rzecz ujmując, można powiedzieć, że to jest składowa wielu wirtualnych światów, która stworzy tak na dobrą sprawę taki meta-wirtualny świat, w którym będziemy partycypować jako awatary albo przez swoje dobra cyfrowe. I ten świat ma takie komponenty, które wyróżniają go od, no powiedzmy, gier wirtualnych, tak? Zanurzenie w tym świecie poprzez pełną immersyjność, rozumianą tak naprawdę 360, czyli nie tylko wzrok i to ta wizualka, tylko również dźwięk,
i dotyk. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że docelowo dążymy właśnie do takiego metaversu, który będzie po prostu nas otaczał i nasze wszystkie zmysły będą z nim partycypowały. Natomiast tym kolejnym takim wyróżniającym komponentem tego metaversu, no to jest interoperacyjność, tak? I jak ją rozumieć? Rozumieć ją należy tak, że to, co jest w jednym wirtualnym świecie, którym jest składową metaversu, można przenieść do innego z całą historią, z całym backgroundem tego, jak to zostało nabudowane. No i te inne wirtualne światy będą nas rozpoznawały na podstawie tego, co tam będziemy wnosić. Nie? I teraz tą interoperacyjność należy też traktować jako ten łącznik właśnie z webem 3.0, bo jedna z teorii, tutaj bym chciała to podkreślić, jest taka, że osiągniemy to przez web 3.0. Tak? Bardzo błędnie się mówi i tak jakby już w tym momencie twierdzi, że to jest jedyne rozwiązanie tej interoperacyjności. Ja, ale też Matthew Ball na przykład w swojej książce o metaversie twierdzi, że wcale być tak nie musi. Więc tak, ta interoperacyjność jest na pewno potrzebna. Więc konkludując, ja to mówię tak, że tak jak mamy internet, gdzie tak na dobrą sprawę tworzą go strony, social media i to wszystko tak na dobrą sprawę w protokole www powoduje, że mamy internet i my partycypujemy w tym jako użytkownicy, no jeszcze z kontaktem takim 2D i interfejsem. Tak, metaverse to jest wirtualny świat otoczony taką powiedzmy membraną, właśnie ta interoperacyjność zbudowana różnie na infrastrukturze, gdzie dopiero to razem połączone też z grami, które będą ewoluowały w mini metaversowe światy, będą tworzyły metavers, w którym my jako awatary będziemy partycypować już mając to 360 imersyjność. I tak bym to podsumowała. Natomiast może warto tutaj też dodać, że wirtualne światy nie należy tylko postrzegać jako właśnie odbiór VR-owy. Bo to, co ja widzę i co próbuję chyba między słowami powiedzieć na przykład Disney, albo jaką wersję metaversu będzie obstawiał Apple, to niekoniecznie musi być tylko i wyłącznie 360 Virtual World. To może być metavers, który jest nakładką na świat fizyczny i to będzie bardziej IR, Mixed Reality, niż VR. I patrząc właśnie na strategię Disneya czy Apple'a, to prawdopodobnie one będą obstawiały zupełnie inne podejście do tej wirtualności. I nie wiem, czy nie słuszniejszą, patrząc też na to, w jaki sposób komentujemy świat bardziej wirtualny. Ostatecznie wydaje mi się, że to w ogóle się wszystko pomiesza i możemy się pogubić w tym, czy my jesteśmy w metaversie, czy nie. No właśnie, i ja tak na początku, jak nie zgłębiałem tego tematu aż tak, to jak usłyszałem hasło metaverse, to dla mnie metaverse to był właśnie VR przede wszystkim na samym początku i zanurzenie się w jakąś grę. I tak jakby na tym moja definicja metaversu się kończyła. Czyli mam jakiś tam swój świat, nie? Na przykład Roblox. To już jest dla mnie metavers był wtedy. Natomiast potem jak trochę poczytałem, porozmawiałem z ludźmi, też z Boguszem Pękalskim o tym rozmawiałem, to zobaczyłem, że metavers to w zasadzie tak jakby nasze, można powiedzieć, że to jest tak jakby następna generacja stron internetowych, czyli wszyscy zgodziliśmy się na jeden język, w którym piszemy i nasza strona jest przenoszona, to znaczy w każdym miejscu na świecie, na każdym sprzęcie ona się odtworzy, no prawie dokładnie tak samo, tak, no bo tam są jakieś drobne różnice. Jakbyś mógł jeszcze rozwinąć, no bo w Apple te eyeglassy zaczęło robić, tak, czyli właśnie AR przez okulary, a co Disney robi, bo nie jestem na bieżąco akurat w tym. Tak, to w ogóle jest ciekawy case, bo o tym się bardzo mało mówi. I
że poza Facebookiem, to Disney był jednym z pierwszych takich dużych podmiotów, który w tą strategię metaversową inwestował. I de facto w 2018 roku oni złożyli kilka patentów na technologie, które mają w parkach umożliwić zbudowanie właśnie takiego metaversowego doświadczenia. Mało tego, pojawił się tam chyba jeden z pierwszych chief metaverse officerów, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób faktycznie potraktowali tą strategię wewnętrznie, operacyjnie. I na czym polega ten projekt, który w sumie w przyszłym roku już będzie w Paryżu dostępny. Wchodząc do parku, będziesz mógł wykupić w aplikacji możliwość doświadczeń AR-owo z Mixed Reality. I za tą dodatkową kwotę będzie personifikowane dla ciebie doświadczenia. Czyli będziesz musiał też odpowiedzieć wcześniej na parę pytań, czy ty tam bardziej myszkę Miki, czy nie wiem, syrenkę lubisz. No i wyobraź sobie, że wejdziesz do tego parku i nagle ten bohater, który wybrałeś, on ci się pojawi na tych AR glasses, które dostaniesz od nich. I to będzie twój przewodnik po parku. Mało tego, to wszystko będzie bardzo mocno zaprzęgnione z, nie wiem, czy tutaj sztuczna inteligencja, czy bardziej może też jakiś machine learning, ale ta myszka przysłowiowa, czy Arielka, będzie się uczyła, co dało ci ekscytację. Więc teoretycznie będzie też taka obserwacja twoich bodźców, bo w tych AR glasses mają być kamerki 360. On będzie ci rekomendował coraz fajniejszą atrakcję dla ciebie, tak? Przepraszam. A w międzyczasie będzie z tobą rozmawiał, pytał się, jak się czujesz, nie wiem, pytał się o ciebie, o twoje upodobania, ale też opowiadał ci różne, ten hero bohater, bajki związane z Disneyem, czy na przykład zwracając uwagę na różne elementy tego parku, będzie wyświetlał ci informacje, że na przykład ten zameczek, który tam na środku jest, to powstał w tym roku i w ogóle zostało to zaprojektowane tak, więc przy okazji będziesz miał po prostu przewodnika, który przeprowadzi cię przez ten świat w ciekawy sposób, a ty będziesz po prostu miał tą właśnie taką nakładkę wirtualną, która ma sprawić, że będziesz miał z tego więcej fanu, tak? I to jest jedna część u nich tej koncepcji metaversowej powiązanej z AR-em. Oczywiście oni też bardzo mocno pójdą w wirtualkę, chociażby przez sam fakt tego, że mają bardzo dużo produkcji filmowo-animacyjnych i tak dalej, więc nie jest to czysty mixed reality i AR, tak jak w przypadku raczej Apple'a, który w ogóle nie będzie nazywał tego metaversem, no bo no właśnie, to jest jeszcze problematyczne, czy to będzie metavers, czy nie. Dwa, będą chcieli się odciąć od mety. Natomiast tak, Disney na 100% tutaj jeszcze będzie miał bardzo mocno wirtualny ten świat. Już teraz podobno są tworzone dwa filmy, które, tak jak mieliśmy serial na Netflixie, mogliśmy wybrać scenariusz, akcję, tak. Tylko to będzie jeszcze w ogóle tak, że klikając w różne elementy tego filmu, będziemy de facto decydować o tym scenariuszu i będzie interakcja między użytkownikami, więc dlatego będzie można nazywać to może nie mini metaversem, ale wirtualnym światem, który gdzieś tam może sprawić, że ta imersyjność będzie bardzo zbliżona do tego, o czym mówimy przy metaversie. Ale użytkownikami, w sensie widzami, którzy w danym momencie, w danym czasie oglądają to samo? Tak. To pytanie, czy to już jest film, czy gra? No właśnie, tak. Nie wiem, jak to, dlaczego oni to nazywają filmem. Mogę się domyślić, że chodzi o to, że po prostu może wspólnie będziecie się podejmować decyzję, to w jaki scenariusz się zanurzacie. Może to będzie ograniczone, nie wiem, family and friends, tak? No bo też nie wyobrażam sobie tego, żeby jakaś masa ludzi klikała w różne rzeczy i wiesz, i zrobiłby się pewnie z tego cholernie duży chaos. Więc nie znam dokładnie tej koncepcji. To są wycinki jakiejś wiedzy, którą łapię z różnych artykułów i próbuję sobie to wyobrazić.
co do tego mówi właśnie rozdawanie Google, nie? Bo samo rozdawanie jakichś rzeczy przy wejściu do parku to jest nic nowego, tak? No bo dostaje jeszcze tych przewodników audio, albo kiedyś pamiętam, jak się ze szkoły chodziło do IMAX-a i dawali te okulary 3D wszystkim przy wejściu. Potem to zabierali, więc to dawanie rzeczy na początku, to tak. Ale zastanawiam się w takim razie, jak oni będą tyle informacji zbierać i w jaki sposób to też wpłynie marketingowo później, tak? No bo rozumiem, że Disney będzie takim hubem trochę, nie? Oni sobie potestują, jak to działa na ludzi. I jak myślisz, według ciebie to przeniesie się trochę tak poza Disney, poza rozrywkę do takiego codziennego świata, jakiś tam shopping? No jak najbardziej. Znaczy, wiesz, to już moim zdaniem, jeżeli chodzi o tą część taką bardziej AR-owo mixed reality, no to ten trend, to wiesz, to już jest bardzo mocny w tym momencie, patrząc chociażby na Instagram i na filtry, które na Instagramie możesz nałożyć na siebie od, wiesz, bycia zupełnie inną postacią, poprzez to, że dziewczyny sobie make-up inny nakładają, i czy też ciuchy. No i wiesz, są takie projekty, które przede wszystkim chyba w Azji tam bardzo mocno ten kierunek się rozwija, gdzie już też w fizycznych przestrzeniach masz lustra, w których możesz się przejrzeć tak AR-owo właśnie, wybierając sobie make-up, wybierając sobie uczesanie twoje, nie wiem, ubiór i tak dalej, przymierzalnia. No a potem tak na dobrą sprawę to jeszcze dokładnie zamawiasz te produkty, które ci się wyświetliły i idziesz je sobie odebrać, tak? Także marketingowo uważam, że jeżeli chodzi o IR i Mixed Reality, to może mieć na początku nawet dużo większe znaczenie niż VR, no bo to, tu nie ma takiej bariery wejścia pod tytułem musimy mieć Google VR-owe, cała ta kwestia tego, jak ustosunkowujemy się też do metaversu emocjonalnie, więc ja wierzę też, że może ostatecznie wygra ta koncepcja metaversu, taka AR-owo mixed reality, że my nie będziemy chcieli się vlogować w te wirtualne światy. I to też może być spowodowane, wiesz, tym, jak różne pokolenia do tego podchodzą, tak? No bo Zetka czy Alfa, no one siedzą na tym Robloxie i siedzą w tych grach i dla nich to jest całkiem jakby normalne, ale te starsze pokolenia, ja nie widzę, żeby one tak to przetrawiły, żeby chciały te swoje światy zamknąć na te wirtualne światy, więc może być tak, że przez parę lat to będzie dominowało. Natomiast, wiesz, to, co stworzysz w AR-ze, tak, czy w mixy reality jest łatwo przenaszalne do virtual reality. Więc to, co tu już robimy, de facto może być bardzo łatwo przenoszone tam. I to jest budowanie po prostu podstawy pod ten wirtualny świat. Ja przynajmniej tak na to postrzegam, tak? No to się trochę dzieje. W ogóle do tego, co powiedziałaś, czyli te lustra, które możesz przymierzać ubrania w Poznaniu, w Poznaniu, w takiej wielkiej galerii handlowej jest taki bardzo nowoczesny Carrefour. I tam 3 lata temu już były takie lustra, gdzie mogłaś sobie przymierzać te ciuchy z wyboru merchu Carrefoura, nie? I to było tak, że on ci robił zdjęcie, pokazywał ciuchy i dokładnie tak samo się zamawiało. I oni w ogóle w te roboty też inwestują, z tego co widziałem, że te roboty jeżdżą. I jeszcze w takim razie, bo to brzmi bardzo skomplikowane wszystko to, co mówisz, więc gdzie my jesteśmy tak naprawdę z tym metaversem i jak rozwój Web3 też może wpłynąć na rozwój metaversu? Gdzie my jesteśmy? Ja osobiście mówię, że jesteśmy w takiej fazie quasi-metaversu, gdzie na wyrost czasami się właśnie mówi o Robloxie, że to jest metavers. To jest raczej, powiedziałabym, wishful thinking Robloxa, tak? czy Fortnite'a. No ale już na przykład prezes Fortnite'a mówi, słuchajcie, jesteśmy grą, ale za chwilę możemy być metaversem, bo będziemy na przykład do tego dążyć, nie? Więc gdzie jesteśmy? To też jest, powiedziałabym, bardzo uzależnione od tego, jak zdefiniujemy metavers, nie? No bo Microsoft, czy Bill Gates, czy Sataya mówią, my mamy teraz metavers, tak? Wszystko to, co robimy w AR-ze, w Mixed Reality, de facto cały Web
2.0 i interfejs 2.0 i to, w jaki sposób my siedzimy w tych technologiach i jesteśmy wchłonięci, to powoduje, że już możemy uznać, że jesteśmy w jakimś metaversie, tak? Które pomijają po prostu tą imersyjność w tym momencie. Epic Games, tutaj prezes mówi, no do takiego prawdziwego metaversu to raczej dekada. Marka masz tutaj, który mówi 5-10 lat. Sony, który też obstawia raczej 10 lat. Więc ja uważam, że my jesteśmy na takiej fazie, z której dopiero rodzi się też koncepcja metaversu. Tak? My de facto jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało i to już nie jest ten taki exponential growth, gdzie to już się tylko po prostu skaluje. Raczej eksperymentujemy, co się sprawdza w tych wirtualnych światach. Nie ma jeszcze takiego usability, które jest potrzebne do tego, żeby to wirtualnie, w sensie takim VR-owo pociągnęło się, że ludzie będą o tym naturalnie mówili, że to nie jest tylko fajne, w sensie, o, byłem sobie raz na koncercie w metaversie, tylko wracam tam, bo mam ciągłą potrzebę jakiegoś wracania, to są raczej przypadki, tak? I patrząc na to właśnie, w jakim momencie jesteśmy, no to mamy te gry, które mogą stać się w przyszłości platformami bardziej takimi metaversowymi, które razem stworzą ten ogromny metavers i te wirtualne takie światy, które tworzymy nawet takich w prywatnych rzeczach, tak? Czyli dla mnie też częścią metaversu są digital twiny, tylko one są po prostu zamknięte na tą otwartość, powiedzmy, publiczną, tak jakby na tą publikę otwartą. Natomiast jeżeli połączymy kiedyś digital twiny z różnymi wirtualnymi światami, tak, bo sobie wyobrażam taką koncepcję, że będziemy mieć digital twina, powiedzmy, takiego Apple'a, tak? Przepraszam ci, przerwę, czym jest digital twin? To jest cyfrowy bliźniak, czyli odpowiednik fizycznej rzeczy, tak? My możemy mieć swojego cyfrowego bliźniaka i to będzie awatar, tak, ale cyfrowym bliźniakiem, który będzie miał całą datę o nas, nie? Ale cyfrowym bliźniakiem będzie na przykład fabryka, która jest skopiowana do cyfrowego świata i tu nie chodzi tylko o to, o ten budynek, tylko o procesy, maszyny, które tam są, analitykę, która tam jest. I na przykład takich projektów jest już bardzo dużo, zwłaszcza w przemyśle, to jest przemysł 4.0, BMW, Toyota, one stawiają takie fabryki, które już mają swoje cyfrowe odpowiedniki, robią to z Niewidą, czyli spółką, która dostarcza no, najlepsze na świecie komponenty do tak na sobie, do gamingu. I po co to robią? Robią to po to, żeby de facto lepiej zarządzać taką fabryką, bo jeżeli będziesz umiał przewidzieć na cyfrowym bliźniaku, że w tym i w tym miejscu będziesz miał przestój, albo że tam powstanie awaria, tak? A dodatkowo będziesz mógł robić różne stymulacje na takim cyfrowym bliźniaku, to jest bardziej efektywne, nie? Więc teraz jakby wracając do tego, czemu ja to tak postrzegam, uważam, że oczywiście ze względu na privacy, na IP i inne rzeczy, to będą zamknięte światy, no ale one mogą mieć część frontu, który jest jakby zewnętrzny i publiczny. Ja sobie wyobrażam, że w przyszłości co-creation, wspólne budowanie produktów, no właśnie w takiej wspólnej przestrzeni może się odbywać, tak? Tylko analityka do tego może wyjść z tego digitalowego twina, tak? I może to jest jakaś przeszłość, nie wiem, 20 lat, nie wiem, 15, ale tak to sobie wyobrażam. Więc tak, podsumowując, quasi-metaverse, które moim zdaniem osobiście w ciągu 5-10 lat, i tu czyli bardzo zbliżam się tutaj do tego, co mówi Mark, stanie się już takim prawdziwym metaversem. Myślę, że za 2-3 lata będziemy już widzieli, w jakim kierunku to może iść, tak? Czyli faza eksperymentacyjna skończy się pewnie za 2-3 lata. I teraz jak na to wszystko wpływa Web 3.0? I może dotknijmy tej interpretacyjności i czemu ja też twierdzę, że to nie musi być na razie też ten kierunek, nie?
Wyjdę od case'u, który jest znany, Decentraland i 37 daily userów na platformie, tak? No, argument bardzo często wykorzystywany przez sceptyków metaversu, że to się nie przyjmie. Tylko pamiętajmy, żeby mieć ziemię w Decentralandzie i czy jakieś kolwiek komponenty i być tym awatarem, no to musimy mieć portfel krypto, tak? Znaczy możemy się zalogować bez tego portfela krypto, ale już mamy mieć tam ziemię i swoje komponenty, to musimy to mieć. To jest nadal bariera. Jakby to jest ogromna bariera wejścia do takiego typu metaversu i moim zdaniem jeszcze długo pozostanie. A już patrząc na historie, które związane są z krypto i spekulacją i z historiami z zeszłego tygodnia FTX-em czy sprzed dwóch tygodni, to będzie powodowało jeszcze większą emocjonalną barierę, która sprawi, że no, trzeba będzie zastanowić się, czy to jest właściwy kierunek, tak? Nie wszystkie firmy obstawiają metavers w webie 3.0. Ja uważam, że jest to niezbędne oczywiście do tego, żebyśmy mieli prawdziwie demokratyczny świat imersyjny, który notabene przez samą imersyjność powoduje, że my będziemy przestawać rozróżniać pewne rzeczy, bo nasz mózg po 10 minutach on de facto odbiera to, co się dzieje w wirtualnym świecie, tak jakby było to realne. Patrz na przykład case'y związane z sexual harassment i dlaczego kobiety mówiły, że one naprawdę się czuły, jakby no, ktoś tam je czy tam gwałcił, czy robił jakieś różne rzeczy, no bo one, ten feeling i emocje, które tam po prostu powstawały, by było bardzo zbieżne, tak? Więc ja chciałabym, żeby metavers był demokratyczny, chciałabym, żeby był zdecentralizowany i uważam, że to będzie jedyny zdrowy metavers, w którym będziemy istnieli, jeżeli my będziemy mieć po prostu część władzy przeniesioną na użytkowników, ale obawiam się, że tak długo może nie być, o ile w ogóle. Bo patrzmy na koncepcję metaversu mety. Web 3.0 tam jest komponentem, nie jest meta w jakikolwiek sposób w tym momencie ukierunkowana na to, że ten metavers ma być całościowo postawiony na blockchainie, tak? Wprowadzanie NFT, notabene zamknięte, bo nie będzie można ich wyprowadzać, więc zobacz, on próbuje zamknąć ten ekosystem, tak? Gdzie uważam, że to znowu jest jednym z tych argumentów, dlaczego ja nie jestem wielkim fanem metaversu mety i uważam, że oni stanowią bardzo duże zagrożenie właśnie dla tej przyszłości metaversu. No ale musimy pamiętać o przyzwyczajeniach też ludzkich. No ludzie, przysłowiowa Halinka lat 40, która korzysta teraz z Facebooka i wysyła sobie różne emiotki. I ona jak usłyszy o tym kryptowalucie i innych różnych rzeczach, to w ogóle wiesz, to już jest dla niej bariera taka nie do przejścia, bo nawet nie będzie próbowała tego zrozumieć. I dla niej będzie łatwiej po prostu skorzystać z tego konta, który ma na Facebooku, po to, żeby się przepiąć do Horizon World. Nie? Inna rzecz, która powoduje, że no ja nie wiem, jaka tutaj będzie ta ostateczna wersja, jeżeli właśnie Facebook będzie pchał bardzo mocno taką wersję metaversów bez webu 3.0. Pamiętajmy, że nie wiem, Spatial też jest na razie z komponentem webu 3.0 NFT, a też jest totalnie poza blockchainem. Ale tutaj jeszcze dochodzi jeden technologiczny aspekt, który osobiście mi irytuje, jak słyszę ludzi od webu 3.0, że tak pięknie próbują te światy na siebie nałożyć. I jakby zapominają, że na razie to my mamy ogromną też barierę technologiczną. A mianowicie blockchain, jak wiemy, nie jest wydajny, nie jest efektywny i nie jest w stanie przeprocesować jeszcze takiej ilości daty, która jest potrzebna, żebyśmy mieli 3D w stanie, 3D świat w real time, który udźwignie
przypuśćmy 100 interagujących ze sobą awatarów. Sorry, nie obrobi tego blockchain, znaczy nie udźwignie tego. I patrz, dlaczego decentralized wygląda tak, jak wygląda, czyli jest taki klockowy. No właśnie, bo innego typu grafika to by tam się nie udźwignęła. Patrzmy, że bardzo często, jak ja korzystałam z tej platformy, ja miałam tam zacięcia, ja miałam tam po prostu ten rendering się po prostu w którymś momencie fuck-upował i koniec, tak? To wpływa na doświadczenie, na to, że ktoś tam chce wrócić, czy też nie. Więc patrząc na to, czy dla metaversu ten Web 3.0 może być też takim akceleratorem, to na pewno nie. Wręcz przeciwnie. Uważam, że na razie będzie przeszkadzał, bo właśnie musimy dążyć raczej do tego, żeby ten metavers nie wyglądał kwadratowo, tak jak wygląda na Robloxie, co tuż jest troszeczkę podtrzymywaniem tego, bo to się po prostu przyjęło, ale jeżeli chodzi o inne platformy, to, to nie. No i kolejna rzecz jest taka, że ja jestem, wiesz, wielkim fanem tego, żebyśmy przywrócili w końcu kwestię privacy i takiej ownershipu nad tym, co do nas należy w internecie, do użytkowników, ale patrzmy, że blockchain w tym momencie jest kompletnie niedoskonały, tak? I chociażby fraudy, które są, to, że fajnie, że można przywrócić tą własność, tylko że ty nie, że de facto możesz ją stracić, tak? Na zawsze. To na razie powoduje, że ja uważam, że niech te technologie się rozwijają, tylko one w którymś momencie powinny się bardzo mocno spotykać i powinniśmy o tym mówić i projekty powinny być w tym kierunku prowadzone, ale zostawmy je też, żeby też się rozwijały swoim własnym torem, powiedzmy w niektórych dyskusjach, jak ja słyszę, to bardzo często to po prostu jest immanentnie powiązane, bo uważam, że jeżeli metavers naprawdę będzie bardziej dojrzały i dorosły, to może też sprzyjać Web3, tak? Bo ci early adopters, czyli Zetka i Alfa, ona rozumie te kwestie decentralizacji, tak? Więc im nie będzie tego trzeba tłumaczyć, tak? Ale żeby Zetka, Alfa i inne generacje bardziej chciały zanurzyć się w tym metaversie, to on wizualnie, w doświadczeniach, w usability musi się zmienić. I jak będziemy bardzo skupiać się w tym wszystkim na webie 3.0, to obawiam się, bardzo mocno to chciałeś powiązać, to obawiam się, że zrobimy sobie kuku i będzie bardzo więcej barier do przejścia. I teraz jeszcze podam, dobra, no to Aga, słuchaj, no to jak, jeżeli nie Web 3.0, który ma stanowić tę interoperacyjność, to co? Tak? No bo mówisz, że to jest potrzebne. No, ja bym powiedziała, że w tym momencie mamy platformy gamingowe, tak, które są międzyplatformowe i pomagają wymieniać się asetami, nie? I to polega na dogadaniu się paru firm ze sobą, jaki podział zysków, magazynowania, w sensie takim, gdzie to u kogo siedzi, jak traktować ten ownership jest potrzebne. I oczywiście to jest bariera do skalowania, tak? No bo wszyscy muszą ze sobą się dogadywać, choć API ułatwia to już technologicznie, tak? Natomiast tutaj z pewnością no, takie stworzenie jakichś protokołów wspólnych, to jak postępujemy, mogłoby to też przyspieszyć. I ja obstawiam, że przez parę lat będziemy raczej szli w tym kierunku, że API, protokoły wspólne i takie partnershipy między sobą będą tym kluczem do stworzenia interoperacyjności. I teraz uwaga, jeżeli Web 3.0 nie nadąży z zaadresowaniem rzeczy, które stanowią teraz jej bariery wejścia, to może się okazać, że ostatecznie ten wariant, który teraz jest takim, powiedzmy, pośrednim, ostatecznie wygra i wtedy nigdy nie będziemy mieć zdecentralizowanego metaversu. Ostatnia rzecz, którą tu powiem, i to mnie bardzo martwi, bo ja byłam i jestem nadal, ale już troszeczkę mniej podekscytowaną fanką Webu 3.0. Web 3.0 w tym momencie nie jest zdecentralizowany, patrząc na poziom inwestycji dużych big techów, tak? Mamy Google'a, który zainwestował właśnie prawie 2 miliardy w Web 3.0. BlackRock, Andreessen Horowitz. Sorry, Very, jest tylko zmiana
układu sił z tyłu. Mhm. Kto to trzyma ostatecznie. I niestety też chora sytuacja, w której największe fundusze PE i VC będą trzymały ten Web 3.0, to do niczego dobrego nie doprowadzi i szczerze powiedziawszy, jakbym miała wybierać, kto powinien nad tym trzymać, nie wiem, pieczę, czy mhm. Big Tech, czy VC, PE, które mają inny incentyw i wiem, że nie jest dobrem dla użytkowników, to ja nie wiem, czy ten Big Tech wcale nie jest tutaj, powiedzmy, lepszy, nie? Mhm. Więc nie zapominajmy o tym, że piękna idea, którą entuzjaści Webu 3.0 mieli, ona w tym momencie zaczyna się dewaluować właśnie przez to, kto ostatecznie wchodzi w Web 3.0 z tych gigantów. I może okazać się tak, że ten świat wcale nie zostanie zdecentralizowany, nie będzie demokratyczny i to może nie być właśnie w związku z tym rozwiązanie dla metaversu. To, co ja bym chciała, żeby stało się z tą demokratyzacją, to przy tworzeniu tych protokołów operowania w metaversie różnych podmiotów i ich tworzenia, żebyśmy partycypowali my, bo wtedy może to się stać demokratyczne, tak? Jeżeli my wymusimy na tym, żeby w takich protokołach było na przykład to, że jeżeli tworzysz taki wirtualny świat i nie mówię tu o tych małych światach w, nie wiem, na platformie Horizona, ale jak tworzysz ten meta świat do tworzenia takich wirtualek przez firmę czy siebie samego, to nie wiem, to na przykład robimy konsultacje z psychologami, z ludźmi, którzy są antropologami i którzy też dają jakiś input, nie? No bo patrzmy na przykład chociażby na historię Mety z pierwszych początków, przez sam fakt, że większość teamu metaversowego Facebooka to są faceci, 98%, to panowie zapomnieli o tym, że dla nie wszystkich seksualnie może być to bezpieczna strefa, tak? No ale właśnie, na pojawienie się takiego, nie wiem, psychologa, który powie, no to w jaki sposób to powinno być ten design UX zaprojektowany, żeby to dobrze i mądrze dla nas działało, żeby uniknąć tych błędów, które my mamy w 2D, w webie 2.0, no to powinny się znaleźć takie osoby. Kolejna osoba, kolejna rzecz. Dlaczego my nie mamy mieć wpływu na to, jaką prowizję te firmy mogą w ogóle brać od użytkowników? Znaczy, bardzo mi się podoba to, że dzieciaki mogą zarabiać już teraz pieniądze na przykład na Robloxie jako swoje kieszonkowe, tylko nikt chyba z nas o tym głośno też bardzo często nie mówi, że Roblox zabiera im 70% z tego, co oni stworzyli. No to jest po prostu dla mnie w ogóle niewyobrażalne, że dając taką platformę i takie możliwości, ściągamy tyle zysku z notabene dzieci. Nie? Jakby, wiesz, jakby sorry, to w ogóle też powinno być w jakiś sposób uregulowane, nie? Więc fajnie by było, żebyśmy my mogli jednak zdecydować, w jakim rangu gdzieś tam te prowizje są ściągane, no bo patrząc też na to, co robi Facebook, no to są bardzo podobne prowizje, które próbował ściągnąć od creatorów. A to będzie główna, moim zdaniem, siła napędowa do różnych nadużyć. Jeżeli ci creators będą tak bardzo mocno pozbawiani tego, co im się po prostu należy, nie? Więc tak, tak bym jakbym odpowiedziała też na tą wersję dotyczącą tego webu 3.0. Jestem wielką fanką, mniej już entuzjastycznie do tego nastawioną, która chciałaby, żeby tak w przyszłości to było. Dajmy się tej technologii rozwinąć, zaadresujmy jej główne problemy i oczywiście łączmy to wszystko w dyskusjach, żeby tam się nam nie rozjechało, ale take it easy, that's not the moment, w którym możemy powiedzieć, że Web 3.0 i Metaverse to jest jedno. I to też bardzo, bardzo podkreślać, bardzo często ludzie to mieszają. Dobra, i jeszcze wrócę do tych twoich prowizji odnośnie pobieranych z creators. To też nie jest tak, że te metaversowe twory jak Roblox czy Decentralized biorą takie duże prowizje, bo spójrz na YouTube'a chociażby. To też jest platforma, na której creators tworzą bardzo dużo treści i też te prowizje YouTube'a od reklamodawców są gigantyczne, więc to też nie jest coś takiego, co jest tylko i wyłącznie bolączką metaversu, tak, czy tych ludzi. No bo pierwsze kieszonkowe tak naprawdę zostało zarabiane na YouTubie przez tych dzieci, gdzie te dzieciaki po 13 lat grają z Minecrafta, kupują sobie domy gdzieś w różnych stanach, nie?
Tak, ale ja bym powiedziała, tylko czas to zmienić. I zwłaszcza dlatego, że no, YouTube to raczej kreowali dorośli, a tu będziesz miał coraz częściej po prostu dzieciaki. Nie uważam, że właśnie to, że mamy przez to, że tak się to zaczęło, to mamy kontynuować tą, politykę dalej i przenosić ją. Mało tego, nie chcę dyskrecjonować youtuberów, nie? Ale do tworzenia różnych rzeczy, przynajmniej w tym momencie 3D, potrzeba mieć naprawdę dużo więcej skilli. Jeżeli wiesz, taki Roblox za partnership z Nike zarabia i zgarnia całą sumę, a dzieciaki jeszcze dodatkowo tworzą do tego świata różne elementy, to that's not fair, tak? Bo to one urozmaicają ten świat, za który Roblox sobie inkasuje całość od takiego Nike i jeszcze bierze 70% tego, co robią w tym dzieciaki, nie? Więc uważam, że po prostu to jest nie fair. Z paru rzeczy, z paru powodów powinno się to z pewnością zmienić. Również dlatego, żebyśmy po prostu nie mieli tych różnych barier i ograniczeń, które w przyszłości mogą zaistnieć. No właśnie, i tutaj też taki trochę pojawia mi się zgrzyt, no bo z jednej strony musimy bardzo mocno rozwijać technologię, tak? No bo to powiedziałeś, że blockchain chociażby nie nadąża przez przenoszeniem asetów, ale to nie jest tylko tak, że tylko blockchain, tak? No bo internet, prędkość łącza, którą mamy w dniu dzisiejszym, również nie jest w stanie obsłużyć większej interakcji. I bardzo często przywoływany koncert Travisa. Tak, Travisa Scotta, to de facto to nie było to, co chcemy uzyskać w metaversie, ponieważ ten koncert był zesplitowany na ileś tam tysięcy koncertów. I nagrany wcześniej. I tak naprawdę room 1 do room x tysięcy w ogóle był w innym czasie. No, był przesunięty, bo nie by tego nie obsłużyli. Tak samo IWE Online, nie wiem, czy dobrze wymawiam te statki, stara gra. Jak oni, było też fantastyczne, że ludzie 5 lat, czy tam ileś lat przygotowywali się do podboju jakiejś tam wielkiej bazy, ale była prawda taka, że jak wszyscy się skupili, to w końcu serwery nie wytrzymywały i ludzie wchodzili, od razu wypadali, bo technologicznie nie jesteśmy za tym. No i tu pojawia się moje pytanie. Z jednej strony te firmy inkasują kasę i trochę się z tym nie zgadza. Ja też uważam, że twórcy na YouTubie również powinni więcej dostawać. Tutaj też trzeba więcej skilli, tak jak powiedziałaś, trochę innych skilli, no bo tu jest jednak renderowanie, programowanie, więc trochę też się raczej zespoły chyba tworzą w tym, czy to jedna osoba robi. No to kto ma finansować rozwój takich technologii, nie? No bo w jaki sposób musimy to rozwinąć, żeby to pchnąć do przodu trochę? Więc może to, że oni teraz faktycznie inkasują tak dużo. No nie wiem, to jest takie pytanie otwarte, nie? To tak zostawiam. Jakby to rozwinąć po prostu dalej, nie? Jasne, no tak. Ale z drugiej strony wiesz, można też zadać takie sobie pytanie tutaj, czy dla rozwoju tych, znowu oddawałam się trochę dzieciaków, które siedzą w Robloxie, nie byłoby dobrze, że właśnie one inkasowały więcej, no bo one mogą wtedy, nie wiem, zainwestować w siebie, w różne narzędzia technologiczne i tak sami dalej. Same robić firmy. Who knows? Bo właśnie może to jest zdrowsza ekonomia niż jakakolwiek inna. Dlaczego nie otworzyć, nie wiem, trochę różnych rzeczy takich crowdsourcingowo-kodowych i pobawić się właśnie tutaj, że oni jednak partycypują i rozbudują tę technologię, tak? Przecież to może być wydzielone środowisko sandboxowe, które nie naruszy, powiedzmy, tego, co się faktycznie dzieje. Więc ja uważam, że po prostu to jest greedy, no. To jest skopiowanie starych modeli. Pamiętajmy, że Roblox ma prawie 18 lat, znaczy patrząc na to, jak to się rozwinęło, więc jakby sam nawet founder, on jest w trochę innym mindsetcie. No tak. Jeżeli ktoś ma to zmienić, to właśnie to są ci młodzi, którzy dopiero dopiero wejdą, bo patrz na przykład na Spatiala, tak? No oni nie pobierają tam żadnych opłat od budowania tych światów, pozwalają ci to za darmo, nawet jak jesteś korporacją, to wystawić, dopóki nie chcesz charge'ować swoich użytkowników za jakieś wejście czy cokolwiek innego. No i moim zdaniem tutaj, chociażby patrząc właśnie na to, że masz Spatiala 3-4 lata i taki Roblox, który no, z całym szacunkiem do tego fundera, który ma tam 50 parę lat, no ale on jest zakorzeniony w trochę innych biznes modelach, tak?
No tak, no właśnie, to trzeba zaznaczyć, że Roblox to nie jest nic nowego, to jest już bardzo długa platforma, tak ta reszta, o której rozmawialiśmy. I jeszcze jedną rzecz bym skwitował odnośnie właśnie tej decentralizacji gamingów, no bo powstają już projekty, jakby na przykład HashUp, który chce zdecentralizować ownership twojej gry. No i zaraz tutaj część osób wybiegnie i powie, ok, możemy przenieść te asety na korporacje, czyli na jakieś tam firmy streamingowe, no ale te asety nie będą moje de facto. Dlatego tutaj zwolennicy blockchaina mówią, że hura, blockchain jest ważne do przenoszenia naszych asetów. A pytanie do ciebie. Czy jeszcze jakie tak naprawdę metaverse niesie za sobą zagrożenia, zwłaszcza społeczne, no żeby nie było tak, że tylko wychwalamy te nowe technologie? No jasne, jasne. No tych zagrożeń jest bardzo dużo i one też są związane z tym, jak ta technologia jest dojrzała, czy też nie. Zacznijmy może od tych społecznych, tak? Że na pewno metaverse może prowadzić do jakiegoś wykluczenia cyfrowego, tak? Od tego, że starsze generacje, bo nie skumają tego, bo nie będą chciały, bo nie rozumieją tego, od tego, że nie wszystkich na razie będzie póki co stać na ten Google VR, ale pamiętajmy, że większość tych platform jest dostępna na desktopie i możesz to sobie otworzyć na telefonie, a znowu wywodzę się z telko i słuchajcie, no 91% ludzi na całym świecie ma smartfona, tak, smartfona, nie klocka Nokii, nie? Co najmniej jeden. Tak, co najmniej jeden, więc też tutaj spotykałam się z takimi głosami, że no to co z tego, że to jest dostępne na 2D na desktopie, no mamy te narzędzia, które nam umożliwiają. Na pewno wykluczenie cyfrowe pod takim względem, że ci early adopters, którzy smartly się będą tutaj poruszać i budować cyfrowe dobro, oni będą mieć ogromną przewagę w stosunku do tych, którzy wejdą później, tak? I może powstać po prostu coś takiego, że te fajne idee, nie wiem, tam różnych DAO i wiesz, i klubów wokół NFT i tak dalej, staną się tak ekskluzywne, że one spowodują, że znowu się podzielimy w tym cyfrowym świecie na biednych i bogatszych i who knows, czy w związku z tym, bo ja słyszę czasami takie głosy od osób takich normalnych, tak? A po co ja mam być w tym świecie tej całej burżuazji arystokratyczno-technologicznej i tak dalej, nie? I wystarczy mi rywalizacja w cudzysłowie tutaj, nie? I jeszcze, a nie drugi parallel world, w którym będę o to dbał. I pamiętajmy, że to mówią bardziej starsze generacje niż Zetka i Alfa, która tą tożsamość cyfrową uważa za ważniejszą. Ale myślę, że to też jest jakiś argument, tak? Kolejne zagrożenia, kwestia całej psychiki. No wiemy, co zrobiły z nami social media, tak? Nie musimy o tym mówić, że jesteśmy dopaminowo uzależnieni w tym momencie od przeklikiwań, lajków i tak dalej. No to w świecie, w którym 360 imersyjność jeszcze bardziej będzie wpływała na nasze zmysły, to jeżeli chodzi o dopaminę, to prawdopodobnie to będzie dominujący hormon, który nami będzie kierował, tak? No i tutaj jest cholernie dużo zagrożeń z tym, jak to wpłynie na naszą psychikę, depresję, izolację i tak dalej. No bo teoretycznie ułatwiamy sobie ten kontakt z cyfrowym człowiekiem, tak? Ale patrzmy, że 75% nastolatków teraz w Stanach Zjednoczonych gra w Robloxa on a daily basis i ona nie umie nawiązywać kontaktu takiego face to face. I ja mogę to potwierdzić ze swojej praktyki. Widzę Teen Crunch. Ja mam Zetkę, Alfę jeszcze nie. I słuchaj, zajebiście pracują online, nie? Ale spotkaliśmy się ostatnio fizycznie i to było creepy, nie? Więc na pewno to, że bardziej jeszcze upośledzimy się społecznie, może wpływać na to, że my się hormonalnie nie dostosowujemy do tego tempa rozwoju, który jest. Sorry, ale nasz mózg naprawdę nie za bardzo ewoluował od czasów, przepraszam, jaskini, tak naprawdę, jeżeli chodzi o hormonalnie, endokrynalnie. I to są raczej setki tysięcy lat, które wymagają do tego, żeby to się zaadoptować. Więc o to się boję. Na pewno kwestie różnych zagrożeń związanych z behawioralnymi zachowaniami, tak? Może tutaj powiedzmy ten sexual harassment, molestowanie i tak dalej, to już jeżeli to będzie właściwie zaprojektowane, to aż takie duże issue nie będzie. Ale wiesz, znowu patrzę na przykład na Robloxa.
tam jest bardzo wysoki poziom bullyingu między dziećmi. Mhm. One właśnie przez to, że nie doświadczają tego kontaktu fizycznego i nie patrzą tej osoby w oczy. Hamulce bardziej puszczają. Dokładnie. Tak? I to jest wręcz przerażające, że potrafią zrobić zmowę przeciwko jakiemuś użytkownikowi, jakiemuś awatarowi i go zablokować. Słowa, które tam padają, jak kiedyś byłam na jakimś streamie czegoś takiego miksa właśnie, żeby pokazać, co to jest. No to było dla mnie w ogóle, wiesz, abstrakcyjne, że tak się można do siebie odnosić. Pamiętajmy, pedofilia, tak? No to jest piękne pole do popisu tutaj dla różnego rodzaju nadużyć, nie? Zagrożenia związane z pracą. Niektóre zawody drastycznie się zmienią i ci, co się nie zaadoptują, to niestety mogą też zostać wyeliminowane. Mówię o dalszej perspektywie. I oczywiście może być tak samo jak z sztuczną inteligencją teraz, tak, że ona de facto tworzy więcej miejsc pracy, tylko technologicznych. No pamiętajmy, że ludzie muszą się na to przepiąć, tak? Czyli dla mnie to jest raczej nie zmiana mindsetu u niektórych, znaczy w sensie u większości, u niektórych, ale to jest raczej wejście nowego pokolenia z tym innym mindsetem i z tymi skillami, tak? Change management w organizacjach, żeby teraz to zaadoptować. No to są zawsze 2-3 lata, jeżeli masz 3-4-5 tysięcy pracowników, tak? No więc, a większość w ogóle transformacji cyfrowych nie udaje się głównie przez brak zmiany mindsetu większości organizacji, a nie przez złe dobrane cyfrowe narzędzia. Więc tutaj zagrożeń z pracą ja widzę sporo, kto przynajmniej nie będzie się zastanawiał, jak metaverse może wpływać na jego pracę. Patrz, architekci, tak? Skoro ty z klocków możesz zbudować już swój digital twin swojego mieszkania i go sobie wyposażyć, to po co ci architekt? No, bo nie masz czasu, bo może jeszcze nie masz gustu, w sensie takiego dobrze by było, żeby ktoś ci doradził, może fajnie by było, żeby przestrzennie ktoś tam z tobą nad tym popracował, tylko tak, no to wtedy robi się w ogóle kokreacja taka, że ty na przykład dostajesz taki projekt, w którym możesz pozmieniać kolory, nie, że piszesz w mailu, czy tam powiedzmy na jakiejś konsultacji. Może być tak, że dostaniesz projekt i przerabiasz już pewne rzeczy, poprzekładasz gdzie co może stać. To jest zupełnie inny sposób interakcji z klientem twoim, tak? Więc tutaj jest to zagrożenie niezłapania się na ten trend i na tą też zmianę. Uważam, że cała kwestia privacy, tak? I tego, w jaki sposób będą te dane przetwarzane, jeżeli nie będziemy mieli tego webu 3.0 i co z tymi danymi się będzie działo. No bo zobacz, bo na razie póki co, to trochę w tym świecie 2D mimo wszystko jesteśmy bezpieczni, bo nie jesteśmy analizowani z wszystkich bodźców. No ale jak masz Oculusa na sobie, tak, i masz kamery na poziomie oczu, kamery na poziomie joysticku. W nowych Oculusach. Tak. Ty jesteś tak na dobrą... On już bada twoje wszystkie bodźce. I twoje otoczenie. Twoje otoczenie, dokładnie. I tak na dobrą sprawę pewnie myślę, że na razie nie jest na tym nastawiony akcent, ale w przyszłości z tych różnych mikroruchów będą odczytywane twoje intencje, tak? I jak w takim razie będzie manipulowany tymi danymi, które z tego dostarczysz. No patrzmy na Neuralinka, to nie jest aż tak daleko, patrząc chociażby na ostatnią ich pokazówkę z małpą, która potrafiła sobie zamówić snaczki pisząc na komputerze to myślami, tak? That's not far away i uważam, że akurat jeżeli chodzi o technologię, to jesteśmy szybciej niż dalej. Pewnie regulacje etyczne i inne rzeczy będą powodowały, że tak szybko w to nie wejdziemy. Ale właśnie Meta też ostatnio przecież powiedziała o takim projekcie, że oni z mikroruchów palców będą chcieli tak na dobrą sprawę czytać twoją intencję poruszania się po metaversie, dlatego joysticki w przyszłości będą coraz mniejsze i w ogóle może okazać się, że one nie są potrzebne, bo wystarczy, że będziemy poruszać się rękami. Tu jest ogromne zagrożenie z tą kwestią danych i ich wykorzystania. No i
Jeżeli miałoby ta też interpretacyjność webu 3.0, no to całe zagrożenia, które na razie nie są wyeliminowane przez to, jak ten blockchain wygląda i to, że ten świat jest bardzo mocno tam powiedzmy na razie spekulacyjny i przyciąga też jednostki z niewłaściwym mindsetem, to też jest dla mnie dużego rodzaju zagrożenia, tak? No bo jeżeli pojawiają się takie postacie, wiesz, no jak co-founder FTX-a, no, a takich przypadków jest więcej, to ten mindset też jest ważny. Musimy pamiętać, kto kreuje ten świat, jakie tam będzie incentive. Ja lubię zwracać uwagę na takie miękkie rzeczy oprócz technologii i łączyć to, no bo to my projektujemy ten świat głównie przez nasze motywacje. Więc tak widzę te główne zagrożenia, bo mogłabym tu jeszcze, wiesz, wiele o tym opowiadać, ale to jest to, co najbardziej gdzieś tam osobiście mnie boli, jak o tym nawet myślę teraz sobie, jak o tym mówię, no to ja mam z tego powodu sceptyzm. Tak? Jakby uważam, że to metaverse się zadzieje, już nie ma cofnięcia, ale czasami zastanawiam się, wiesz, jeżeli będę miała dzieci, to w jakiś świat im tworzymy i czy bezpieczny na pewno dla ludzkiej psychiki. Właśnie, ja się zastanawiam teraz, jak mój syn sobie poradzi za parę lat. Wiesz co, jeszcze nawiążę trochę tej przemocy, no bo to jest, bo ludzie powiedzą, a, zablokował ktoś. Czym tu się przejmować, tak? No zablokowali mnie, albo wyśmiała mnie jakaś grupa. Trzeba pamiętać, że właśnie osoby, które są teraz tam natywni, czyli ten wiek, nie wiem, tam 9 do 15 lat, tak naprawdę w tym okresie dzieci mają najmniejsze hamulce. Nawet w życiu realnym, w szkole, zachowania albo rzeczy, które robią, w dorosłym życiu by tego nie powtórzyły, tak? Bo one w ogóle trochę inaczej odbierają rzeczywistość. I tak samo zablokowanie konta, czy coś takiego dla tego dziecka, to jest ogromna rzecz, tak naprawdę, mi się wydaje. Albo wyśmianie przez, nie wiem, 20 osób, z którymi grałeś codziennie, to dla nich psychicznie to jest niszczące, nie? Dokładnie, jeszcze tym bardziej, jak zobaczysz ich jutro w szkole. Ty gamonisz tam inne słowa, zablokowaliśmy cię, nie? Idź do innej ławki, albo nie jesteś z naszym ziomkiem już, nie? I to tak, what the heck, nie? I to są, no, ja też właśnie bardzo duże w tym widzę zagrożenia. W ogóle ja mam wrażenie, że trochę dochodzimy do tego punktu od tego romantycznego, wyzwolonego, zdecentralizowanego świata zaczynanego przez Satoshi. Dochodzimy do czegoś, co ewoluowało, czyli romantyczna wizja plus połączone gigantyczne pieniądze, plus połączone big techy, plus chęć zawładnięcia w jakikolwiek sposób, tak? No bo nawet to, co Disney wprowadza, to nie jest po to, że po części, żeby też te parki były bardziej przyjazne, żeby ludzie wracali tam bardziej. No ciekawe przyszłość się plasuje. I właśnie to, co powiedziałeś, tak, mi się wydaje, że kiedyś język jeszcze wcześniej rosyjski, potem język angielski był taką podstawą do życia, to teraz wydaje mi się, że takie podstawowe zdolności, trochę programistyczne, trochę poruszanie się po tych światach nowych technologii, to będzie taki must have, nie? Już o angielskim nie mówię, bo to już każdy musi mieć, ale właśnie te nowe technologie. Tak, ja to widzę, wiesz, chociażby po Team Crunchu, tak, że mówię to z takim trochę niepokojem, zazdrością, tak? I to też jest feedback moich różnych innych znajomych, nie? Jak ja patrzę, jak oni się poruszają po technologiach, to ja osobiście czuję lekkie zagrożenie, tak? W sensie takim ja pikole, nie? Jakby oni, mając 15 lat, potrafią kodować w Pythonie, zbudować sobie na Unity odpowiednik swojego domu i tak dalej. I gdzie ja sorry, wery do tego, nie? I teraz ja uważam, że i o tym też się bardzo mało mówi, podniósł to parę razy też Matthew Ball, nas czeka, tak na dobrą sprawę, jeszcze konflikt międzypokoleniowy dużo większy niż teraz obrzucanie millennialsów, że oni są i zetek, że są asertywni, tylko na władzę. Bo milenialsi to w ogóle nie mieli przewagi tej takiej, żeby nabudować takie majątki, żeby stanowić tą przeciwwagę dla starszych pokoleń. Najczęściej drogą ujścia po prostu było przedsiębiorstwo. Ale ten świat, który teraz się tworzy, metaversu i webu 3.0, daje im ogromne przewagi już teraz jako, wiesz, nastolatkowi, który tam na tym Robloxie wyciąga po 40 koła, bo znam takie dzieciaki, które sobie zbudowały teamy po 20-30 osób i budują dla różnych firm przez mamę, która gdzieś tam funkcjonuje prawnie w tym całej układance, no różne światy. Znam fundera w Polsce, który mówi, Aga, posłuchaj, tak długo szukałem kogoś, kto potrafi
i ma takie skille, że w końcu się zniecierpliwiłem, wziąłem swoich 11-letnich kuzynów do zbudowania tego, więc oni mają duże przewagi, które spowodują, że, bo ponieważ będą mieć tą władzę w pieniądzu, to mogą dokonać bardzo dużych takich ruchów, bym powiedziała, przeciwko starszym pokoleniom, a na pewno się na nie w cudzysłowie wypiąć i obrazić. I kończąc może, ale my jesteśmy przed dużym zmianą paradygmatu przywództwa. Ja wychodzę to z takiego założenia. Jako rodzice, ja jeszcze nie mam dzieci, ale bardzo serio o tym myślałam. My już teraz nie możemy powiedzieć, jak za 10 lat będzie wyglądał świat temu dziecku. A jeszcze 300 lat temu chłop na roli mógł powiedzieć, że słuchaj, to za 20 lat będziesz kosił tą kosą, nie? Tak, szanuj to, kosy, szanuj to, wiesz, tutaj rodzina, podstawa i tak dalej, nie? I teraz w związku z tym to dziecko miało poczucie autorytetu i tego, że może się oprzeć na tej silnej jednostce. My tego już od 15 lat moim zdaniem nie mamy. I to się przenosi też na organizację i na przywództwo leadershipowe. Ja jako millennials wiele razy buntowałam się przed starszymi moimi przełożonymi, którzy myśleli zupełnie inaczej i nie jestem wyjątkiem. I bardzo często nasz bunt wynikał z tego, że my byśmy zrobili zupełnie coś innego. Teraz jeszcze moim zdaniem pokolenie moje, które jest takim buforem między jednym a drugim światem, nie miało tej takiej możliwości. Alfa i Zetka po prostu powie, przepraszam, pakiet, mam to gdzieś, mam narzędzia do robienia zupełnie czegoś innego. Nie? Ja twierdzę, że moi rodzice już nie wiedzieli, jaki czas mnie czeka i od mojego pokolenia już twierdzę, że tak było, no bo oni nie graj przy komputerze, nie zarobisz na tym. Spójrzmy na e-sport, nie? Tak. Nie graj w te gry na joysticku, bo nie zarobisz. Weź pod uwagę, że najlepsi operatorzy dronów i operatorzy tych zautomatyzowanych koparek są 13-15-latkowi, bo nie mają tak dopracowane mięśnie kciuków, że żaden doświadczony operator koparki nie jest w stanie tak precyzyjnie manewrować taką dużą, naturalną koparką, jak te 13-14-latkowie, nie? I to jest to, co ja powtarzam czasem w komentarzach na LinkedInie, bo oczywiście mam wrażenie, że trochę pycha nastała przy niektórych takich ludziach, 50-60 już mają ugruntowane biznesy, szapoba dla nich, natomiast mam wrażenie, że nie doceniają trochę tego, co nadchodzi i mówią, blockchain to gówno, nic nam nie zmieni. Okej, okay. To co Szymon Paluch mówi, nie zmienia tobie teraz, ale za 5, 10, 15 lat, to te osoby, które teraz mają 13, będą na miejscu kreowania rzeczywistości, nie kreowania rzeczywistości przez VC, bo potrzebują finansowania, a będą już same tworzyć. I to, co powiedziałaś, mogą się po prostu wypiąć na starsze pokolenia i powiedzieć, robimy tak, jak nam się podoba, teraz to się wy musicie dostosować. Totalnie, nie? Totalnie. No. Tutaj skonkluduję, może, żeby dać radę, nie? Bo Ja jestem przeszczęśliwa, że mam ThinkRanch, bo on mi to właśnie uzmysłowił, bo ja nie jestem mamą i dlatego też wokół tego tematu mogłabym obyć obok. W związku z tym na starszych generacjach leży obowiązek wręcz zmienienia tego przywództwa z takiego merytorycznego próby zawładnięcia młodszymi pokoleniami przez też to, że mają władzę, bo jest w pieniądzu, na byciu dojrzałym liderem i właśnie w związku z tym, że widziałem pewne rzeczy, w związku z tym, że mam tą dojrzałość, że mam większe skille społeczne, to ja słucham ciebie i ty mnie przeprowadź innowacyjnie, technologicznie przez świat i ja cię słuchać będę i miejmy tam peer mentoring, ale ja spróbuję cię przeprowadzić mądrze przez to, nie? I na tym możemy skończyć, bo bym mogła długo o tym leadershipie tutaj też opowiadać, ale on na pewno będzie miał ogromne znaczenie nawet w korporacjach przy aplikowaniu metaversu, tak? Otwarcie się starszych generacji właśnie w taki sposób na te projekty, danie robienia tego młodym, bo ja teraz często widzę po prostu, że do tych projektów wsiadają ludzie, którzy mieli wiele prób, nie wiem, VR-owych i innych w Google'u czy gdziekolwiek innego i próbują złapać ten świat, ale oni tego nie rozumieją, bo oni po prostu w nim nie byli. Oni nie są gamerami, nie wiem, itd. Nie? Właśnie, skoro już poruszyłaś ten temat metaversu i tego, że wszystko się zmienia, chodzi mi o zawody. Według ciebie, jakie zawody się mogą tak hipotetycznie pojawić
żeby też dać ludziom, którzy może słuchają, chcieliby się może przebranżowić trochę, albo żeby dojść do tego świata, żeby nie zostać gdzieś tam w tyle. Jasne. No to tak, powiem tak, pewnie jeszcze sobie nie wyobrażam, jakie zawody mogą wszystkie powstać, bo pamiętajmy, że przed erą internetu nikt z nas nie mógł sobie wymyślić, nie wiem, YouTubera. Influencera, youtubera, operatora drona, eksperta z SEO i tak dalej, nie? Natomiast na 100%, bo to już się zaczyna i wiemy, że to jest taka potrzeba, będą potrzebni różnego rodzaju animatorzy metaversowi, tak? Których można określać, nie wiem, community manager itp. Itd., nie? Czyli ludzie, którzy po prostu będą dbali właśnie o tą przestrzeń metaversową i ludzi, którzy tam są, wzmacniali te interakcje między ludźmi, no i mieli różne w nich funkcje, no bo tym animatorem na przykład będzie krupier, tak, no w kasynie cyfrowym, czy nie wiem, człowiek, który, kelner w restauracji metaversowej i tak dalej. On będzie przez to, że nie ma tego produktu fizycznego, bardziej właśnie taki otwarty na ten kontakt i budowanie przez ten kontakt też tej lojalności wracania do tego świata. A więc na przykład właśnie, kiedy ja mówię, że będzie brakowało nam tych społecznych skilli, no to ja właśnie widzę dużą barierę tego, że okej, no to jak to mają te interakcje wyglądać, jak ludzie nie umieją ze sobą, patrząc na dzieciaki, nie? W Roblox'ie, może nie do końca umieją ze sobą prowadzić te interakcje, tak? Zawody związane w ogóle z takim tworzeniem światów, tworzeniem cyfrowych dóbr, czyli takie kreacja, architekci. I to może być trochę tak, że to się będzie przenosiło z 2D do 3D, ale tutaj na 100%. Tak zwani briderzy, nie wiem, awatarów, czy powiedzmy innych cyfrowych dóbr, nie wiem, jakichś tam twoich zwierzaków itp. itd. No, case Axie Infinity i dzieciaków filipińskich, które znalazły sobie możliwość zarabiania i utrzymywania rodzin, notabene, na tym, że no, bridowały te awatary dla dorosłych, którym się nie chciało zaczynać od początku gdzieś tam gry. Uważam, że to po prostu, to na 100% też tak mocno wejdzie. No ale pamiętajmy, że tutaj może jeszcze powstaną bardzo dużo zawodów, które będą poza metaversem, a będą dotyczyły budowania tego metaversu. I mówię tutaj o tym trendzie, który się już pojawił bardzo mocno w fashion brandach, czyli Chief Metaverse Officer, no bo ktoś po pierwsze takiemu Dolce & Gabbana musi poustawiać tą strategię i ona nie jest tylko strategią marketingową, ale też produktową, technologiczną, więc od takich funkcji poprzez to, że no jednak będziemy potrzebowali coraz więcej skilli związanych z 3D, programowaniem w takich światach, z umiejętności renderingu i tak dalej, więc tutaj tworzy się ogromne opportunity. No niektórzy twierdzą w ogóle, że jeżeli chodzi o rynek pracy, który stworzy metavers, to on ma być większy niż ten, który tworzy sztuczna inteligencja. Tutaj też warto może się pochylić nad tym, bo nie dotykaliśmy tego tematu a propos technologii, które na to wpływają, ale to jest dobry ten moment, że ja osobiście uważam, że metavers rozwinie się dużo szybciej właśnie dzięki sztucznej inteligencji. I też w tych dyskusjach o metaversie tej sztucznej inteligencji jest za mało, zwłaszcza jak mówimy o ewolucji. Jeżeli ja w tym momencie, korzystając z low-codowych narzędzi, nie mając żadnych skilli deweloperskich i żadnych umiejętności 3D, jestem w stanie paru dni stworzyć wirtualny świat z gotowych różnych klocków i komponentów, które mogę wprowadzić w ten metavers, dzięki też sztucznej inteligencji, obrabiając właściwie ten content, to my mamy zmianę tego paradygmatu adaptacji, bo nie trzeba będzie mieć tylko tych technologicznych skilli, żeby to robić, tak? A pamiętajmy jeszcze, że to jest pierwsze środowisko cyfrowe, w którym sztuczna inteligencja jest od samego początku, bo tam od razu te data lake'i są właściwie pod nią poustawione. Więc optymalizacja tych światów, różne wnioski, jak budować te światy bardziej efektywnie, przyciągająco i tak dalej,
też będzie wpływała na to, że ten user case, którego brakuje w metaversie do adopcji, to też mogę wprost podkreślić, no to się w końcu pojawi. Ja na pewno widzę też tutaj dużą rolę osób, które pracują przy różnego typu innowacjach, fascylacji różnych procesów kreacji i tak dalej. Te osoby na przykład, jeżeli zrozumieją, że metavers to jest de facto kartka papieru, i my ją zbudujemy wspólnie, to będą rozumiały, że w kontekście metaversu i świata 3D my możemy tworzyć cyfrowe produkty w taki sposób, jak teraz tworzyliśmy to, powiedzmy sobie, nie wiem, na Miro, nie wiem, na budując mock-upy aplikacji i tak dalej. Wydzielić świat, w którym ludzie będą to testowali, wspólnie budowali, gdzie na przykład z różnych analiz, które ja czytałam, raportów McKinsey, ale też BMW, wiadomo już, że na przykład jeżeli wizualnie pokażesz proces biznesowy, w sensie takim, co się kiedy dzieje, tak jak teraz używamy storytelling w postaci różnej historyjki, tylko po prostu pokazanie to na klockach, obrócenie tego w 360, przyjrzenie się temu, to podobno ludzie budują procesy lepiej. Więc przypuszczam, że to samo może być z produktem, bo jednak zmysł wizualny jest zaangażowany dużo, dużo bardziej. Więc w ogóle uważam, że metavers, czy tam możliwości technologiczne osób, które siedzą przy budowaniu różnych cyfrowych produktów, się znacząco zwiększą. I też, tak jak wspomniałam o architektach i innych zawodach, oni już powinni myśleć o tym, jak w takim razie ten 3D świat projektowania produktów będzie wyglądał. Nie fizycznych, tylko właśnie cyfrowych. No i ostatnia rzecz, no to jest też kwestia, wiesz, tego, jak będziemy wykonywać w ogóle tą pracę na co dzień, bo no to, jeżeli chodzi o office, o taką piórową pracę, to jeżeli te wszystkie projekty Microsoftu, Accenture, Mety, którzy zawarli ogromny partnership, żeby de facto korporacje wprowadzać w ten metavers korporacyjny, się rozwinie, no to wiesz, w ciągu 2-3 lat tak na dobrą sprawę część naszych spotkań przeniesie się tam, część właśnie budowania różnych projektów będzie przeniesiona tam i ja nie uważam, że to zastąpi nam kontakt ludzki, to bardziej wyeliminuje te takie suche spotkania, które w tym momencie są, powiedzmy, na tym przysłowiowym Zoomie, więc też osoby, które, nie wiem, zajmują się e-learningiem i kwestiami związanymi z operacyjnym prowadzeniem biznesu i tak dalej, powinny sobie pomyśleć, okej, czy tutaj nie ma jakiejś szansy, tak? No bo znowu wracamy do tego, że stłoczymy to, ten metaversowy odpowiednik danej korporacji, czy powiedzmy tam wirtualne stworzenie przestrzeni dla paru generacji, które niektóre mogą po prostu kompletnie tego nie kumać. Myślę, że każdy z nas jeszcze nie umie sobie wyobrazić, jakie tam są możliwości. Nie? No właśnie. No, to jest taki temat, jak mówiłem, że Web3 w ogóle zmienia jedną rzecz. To, co powiedziałeś, tych procesów zwizualizowanych. Szymon Jankowski pokazał mi Normana Leto, Bryły życiorysu. Nie wiem, czy widziałaś. To właśnie pokazuje w inny, abstrakcyjny sposób, jak możemy przedstawić coś, ludzkie życie. Tak, to się tak, wiadomo, że to jest wizja artystyczna, tak, i artysta tylko wie, dlaczego w takiej skali, dlaczego w taki sposób jest. Ale mniej więcej można sobie zwizualizować wpływ i danej jednostki na społeczeństwo, nie? Więc te same procesy, tak samo to, co powiedziałeś wcześniej, czyli symulacja jest wykorzystywana do części samolotów już chociażby, kiedy się zużyją, co najmniej, nie? Pewnie. A propos już samolotów, przejdźmy do jednej rzeczy. Kiedyś był wyścig, kto pierwszy podbije księżyc. Czy to będzie Rosja, Chiny czy Stany. Jak myślisz, kto wygra wyścig o metavers? Trudne pytanie. Trudne pytanie. Na razie powiedziałabym, że mamy paru graczy,
ale nie chciałabym się tylko na nich zamknąć. Więc tak, jak w przypadku każdej technologii mam nowych, którzy się pojawiają i mają dużą szansę na to, żeby zaadoptować i stać i tak na tą sprawę mieć przewagę, bo oni nie mają całego legacy, który będzie ich po prostu spowalniał, tak? Nie mają właśnie tego niedocenianego change managementu. Jakby my sobie, większość osób, które nie pracuje w dużych organizacjach i tutaj patrzymy startupowcy, którzy budują duże firmy, naprawdę przez to, że nie doświadczyli tego, jak taki kolos w środku wygląda, nie jest w stanie przewidzieć, jak nie budować firmy, żeby to się nie stało. I te skręty, nie wiem, mety, czy jakikolwiek dużych podmiotów, to one mimo wszystko, że będą pompowane zewnętrznie jako, wiesz, to się już dzieje, już w ogóle cała firma jest przesterowana, to gwarantuję ci, że w środku to tak nie wygląda i to jest moje doświadczenie korporacyjne, że taki zwrotek się nie robi. Tytanikiem nie zawrócisz tak szybko, nie? Część z tych firm, jeżeli nie uderzy w górę lodową, jak na przykład Google, który jestem zdziwiona, że jeżeli chodzi o Metaverse, to oni są tak, może nie sceptycznie, ale ostrożnie w tym temacie, gdzie uważam, że jest to horrendalny błąd, bo oni wszystkie swoje projekty związane z jakimkolwiek komponentem dotyczącym Virtual World, Patch Stadia, czyli gaming, zakilowali. Nie mają projektu, w którym faktycznie parę lat temu próbowali analizować dane z wirtualnych światów, bo sprzedali ten projekt i na przykład oni, moim zdaniem, mimo tego, że inwestują i obstawiają bardziej na Web 3.0, to jeżeli chodzi o to, co się zrobi w metaversie, to jeżeli nie dokonają jakiejś akwizycji dużej, to są bardzo do tyłu i nie nadrobią już na przykład tego, co robi Apple czy Meta, tak? Idąc dalej, czyli mamy tych nowych, starzy będą mieli bardzo duży problem ze względu na legacy i tu mówimy tylko nie o legacy, słuchajcie, tym technologicznym, tak? I potrzebach inwestycyjnych, ale też po prostu znowu podkreślę mindsetu ludzi, tak? Ja bardzo długo się zawsze tam interesowałam kulturą organizacyjną i zawsze mówię tak, słuchajcie, a jak ludzie mają w analogowych kulturach organizacyjnych tworzyć cyfrowe produkty? No sorry, jak nie wiesz, jak ci sztuczna inteligencja ma pomagać i jest tym asystentem, to jak ty masz ją dobrze zaaplikować dla swojego usera, nie? To samo z metaversem będzie, nie? Dlatego tak ważne i uważam, że to jest dobra koncepcja Accenture i metaversu, Mety i Microsoftu, żeby najpierw ludzi w to przepiąć, żeby oni wiedzieli, jak tutaj tworzyć te produkty. Tak, ale tutaj kropka i tak, z tych gigantów omówiliśmy Google'a, Meta, ja uważam, że ona ma ogromną przewagę, patrzmy, mają 3 miliardy użytkowników i przyzwyczajenia z tym związane, zniosą bariery takie jak na przykład Oculus, bo w przyszłym roku Horizon Worlds mają być dostępne na desktopie, nie forsują komponentu webu 3.0, mało tego, po raz pierwszy w Virtual Worlds oni się otwierają na to, żeby w infrastrukturę było open API, tak? I żeby korzystać z różnych innych rozwiązań. I otwierają ten ekosystem, próbując zamknąć go trochę inaczej, tak jak mówiłam, chociażby z NFT, że nie będzie można niektórych rzeczy gdzieś tam wyprowadzić. Więc patrząc też na poziom inwestycji, no do tej pory tam włożyli nie 10, tylko to już jest więcej, bo tam jest już 14 miliardów. Co prawda nie wszystko w Metaverse, bo niektóre rzeczy idą w głęboki tech, tak? Oculusa i inne projekty powiązane. Ale to jest największa inwestycja w tym momencie w Metaversie. To jak to nie ma ostatecznie gdzieś tam możliwości wygrać nad innymi rzeczami. Oczywiście gamingowi będzie łatwiej, bo już mają po prostu podstawy nabudowane, więc nie muszą robić takiego poziomu inwestycji, ale nadal uważam, że Metaverse może istotnie, znaczy Meta może istotnie tutaj nakręcić i nie chciałabym, żeby wygrała, bo z całym szacunkiem do Marka, ale
to nie jest zdrowy lider i przywódca, i ja tam w jego różne zapewnienia nie wierzę kompletnie, tak? Ale mamy w tej układance jeszcze parę podmiotów. Apple, o którym opowiadałam, tu się nie będę powtarzała. Może ich wizja taka AR-owo-mixed reality też wygrać przez te rzeczy, o które omawialiśmy. No ale mamy też, słuchaj, pomijaną bardzo często w wszystkich rozmowach Nvidia, która, sorry, ale dostarcza w tym momencie no, najwięcej takich narzędzi hardware'owych pod infrastrukturę gamingową, moc obliczerową, rendering. I RTX teraz, cały ten. Tak, RTX i tak dalej. I teraz jeszcze ważna rzecz, o której się nie rozmawia. No oni tworzą te cyfrowe bliźniaki. Moim zdaniem duże case'ów do metaversu spłynie. Znaczy takich use case'ów, które faktycznie przyniosą kasę i to pociągnie dalej po prostu rozwój metaversu. Przyjdzie z dwóch obszarów. Z B2B, czyli właśnie patch cyfrowych bliźniaków. Co tam się sprawdzi, moim zdaniem znajdzie się też jakby w tym takim publicznym metaversie. Więc oni tutaj mają duże pole do popisu, zwłaszcza jeżeli będą dążyli do, a tak mówią, do kreowania z tych swoich omniwersów kooperacji między tymi firmami, czyli taki BMW, nie wiem, będzie pracował z, wiesz, jakimś inną firmą nad jakąś technologią w kooperacyjnym digital twinie, to oni zaczną mieć tą sieć takiego prywatno-korporacyjnego metaversu. A mało tego, skoro to nabudują, tą technologię, gdzie finansuje to de facto klient, to potem stworzenie ich wersji metaversu jest bardzo realistyczne w tym wypadku. I ja osobiście, to nie jest porada inwestycyjna, ale ja w nich zainwestowałam właśnie dlatego, że bardzo wierzę w to, że oni mogą być jednym z tych liderów, patrząc właśnie na różnego rodzaju projekty, tak? No, ale mamy tutaj, słuchaj, no też Fortnite'a i Microsoft na przykład z całym swoim gamingiem, nie? Tutaj CEO Fortnite'a mówi, słuchajcie, jesteśmy grą, ale ja za 2 lata nie wiem, czy będziemy nadal tą grą. Dosłownie, nie wiem, 2 miesiące temu był taki wywiad. My dążymy do tego, żeby być platformą metaversową. No i patrząc, jak Fortnite przez ostatnie 3-4 lata się rozwinął, zwłaszcza przez pandemię, i jaki mają zasób kapitału, który mogą na to przeznaczyć z tego, co już bieżąco robią, i to, że mają teoretycznie i community, i infrastrukturę, też mogą, szczerze powiedziawszy, wyprzedzić parę podmiotów, bo też nie budują takich emocji jak Meta na przykład, tak? Dużo bardziej jakby friendly jest tutaj podejście. No ale ciekawym podmiotem, na który ja też patrzę i dosyć mocno wierzę w to, że narozrabiają, no jest Microsoft. Ta firma doskonale zrozumiała, w przeciwieństwie właśnie na przykład do Google'a, w przeciwieństwie do Apple'a, który pamiętajmy, że jest bardziej hardware'owy, tak? Istotę gamingu. Tak, Xbox, ich platformy do streamowania mocy tutaj obliczeniowej w grach, wspierania tego i parę różnych technologii z tym powiązanych. Ostatnia akwizycja Blizzarda, która jest największą w ogóle akwizycją wśród wszystkich big techowych, największą i najdroższą, wskazuje, że oni ten gaming dawno, dawno temu, za jeszcze no, 10 lat temu, jak Sataya obejmował stołek CEO, potraktowali poważnie. I ja myślę, że doskonale sobie zdawali sprawę, że to nie jest tylko gaming, że to jest też podstawa do metaversu, nie? Ich HoloLensy... Właśnie o tym mówić, że mają te lensy do pracy. No. Kolejna rzecz, nie? Czyli oprócz tego, że software, to oni już też hardware. Te mają hardware. No i teraz słuchajcie, no jeżeli wojsko amerykańskie zawarło kontrakt z Microsoftem na dostarczenie HoloLensów za $3 miliardy w ciągu następnych 2 lat,
to sorry, ale tak znowu będzie tutaj, po pierwsze ta technologia bardzo się rozwijała, adoptowała, powstaną dużo, dużo możliwości jej zastosowania, a firma będzie bardzo dużo na tym też zarabiała, tak? Więc patrząc na Microsoft, ja ich bym nie bagatelizowała. Oni wyciągają wnioski ze swojego błędu związanego z Windowsem i systemem operacyjnym, tak, i telefonami, które popełnili. I moim zdaniem, jeżeli dobrze to rozegrają, a chyba dobrze to rozgrywają, wiedzą, że nie wszystko zbudują, otworzyli się też trochę bardziej, robią bardzo sensowne akwizycje, to mają dużą szansę. Ale jest też Amazon, który jest pomijany. Bo Jeff tak nie wypowiada się może publicznie o tym. Też bym nie chciała o nich zapomnieć, bo cały metacommerce to jest bardzo duży obszar do zagospodarowania i dlaczego nie ma zrobić tego gigant e-commerce'u, tak? Pamiętając o tym, że mają swoje studio gamingowe, że mają swoje bardzo dużo inwestycji w filmy, które faktycznie korzystają z silników już renderowych, tak? Patrz Władca Pierścieni, tak? I ile na to gdzieś tam wydali. Więc know-how też jest. No przecież mają też Twitcha, tak? Więc mają też community, które jest bardzo znaczące w metaversie i webie 3.0. I choć Twitch nigdy nie wygra z Steamem, to jest jednak drugi największy gracz. Więc ja im też bym nie bagatelizowała w tym wszystkim, nie? Jakby tutaj meta, commerce / różnego rodzaju advertising, bo widzę, jak Twitch może to spokojnie zagospodarować streamerzy gamingowi, którzy staną się streamerami metaversowymi, którzy będą mieć technologię nakładkową do wkomponowania reklam na metaversie, co będzie dużo łatwiej niż jak to musisz wsadzić w grę, a też o tym nie myślimy. Patrzmy na przykład, InStream nie dokładnie tak robi z reklamami, nie? Jakby polski startup. Więc Amazona też bym z tej układanki nie wyciągnęła, po prostu on inaczej ugryzie ten rynek. Więc tak bym powiedziała, nie umiem tu obstawić jednego lidera, bardziej bym powiedziała tak o moich wewnętrznych przyczuciach, chociaż przez to, gdzie zainwestowałam, to jest Nvidia i Microsoft. Microsoft to w ogóle jest w moim portfelu od dłuższego czasu, ale tutaj też ta ich strategia wzmacnia gdzieś to. I nie wiem, czy Apple przez jakiś czas nie będzie wygrywał tym IR Mixed Reality Metaverse. Jak widać z tego meta gdzieś jest dalej, tak? Co nie oznacza, znowu bym powiedziała tak, że oni stworzą bardzo dużo podwalin pod to, które będą kopiowane gdzieś tam dalej. Do Amazona jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć, że oni mają swoją infrastrukturę. Właśnie. Mają swojego clouda w zasadzie. Jako pierwsi z usług cloudowych mieli w ogóle usługę blockchainową, no bo Google to wprowadził niedawno, Azure to nie wiem, ale Amazon ma gigantyczną infrastrukturę. Do tego jeszcze dochodzimy high-tech taki jak Blue Origin, czyli jego statki kosmiczne. Więc faktycznie nie pomyślałem o Amazonie wcześniej w ten sposób, ale oni infrastrukturową, mocą obliczeniową, wydajnościową, zasobem, kapitałem, jakby nie patrzeć, Bezos jest chyba dalej najbogatszy i chyba będzie długo najbogatszy. On w ogóle chyba przeskoczy, Jezu, bilion? Tak, będzie pierwszym bilionerem na świecie za jakiś czas, jak dalej ta koniunktura. To się tam, wiesz, płynnie zmienia ostatnio, więc... Wiadomo. Ale gdzieś tam takie szacowania były, nie? To faktycznie Amazon może być bardzo dużym graczem, takim cichym graczem, nie? Tak, ale też patrzę na to, że, wiesz, było parę u nich takich prób, które były nieudane, więc ja tak patrzę na nich, że może się tak wydarzyć. Na pewno moc obliczeniowa tutaj, znaczy AWS i cała tutaj ta kwestia tego, że jednak mogą potworzyć pod tą całą infrastrukturę podwaliny.
to jest znaczące. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że na przykład live streaming i ich tam koncepcja Amazon Live'a, no na przykład się nie przyjęła, tak, w Stanach Zjednoczonych, więc oni mają parę takich problemów, że czasami wchodzą albo za wcześnie, albo gdzieś tam powiedzmy forsują pewną wizję za bardzo, ale tu jeszcze bym dodała, że może ważniejsza rzecz jest taka, że to legacy nie pozwala im aż tak bardzo też manewrować. Bo to jest właśnie case Amazon Live'a. To znaczy, po pierwsze, w ogóle w Europie i w Stanach Zjednoczonych live streaming nie przyjęło się tak jak w commerce live streaming, jak w Chinach. Ale druga rzecz była taka, że użytkownicy, dlatego podkreślam tą kwestię przyzwyczajenia Amazona starego, statycznych treści, nie chcieli i nie umieli się odnaleźć w live streamingu. Tam byli nowi użytkownicy, którzy preferowali tą formę. I ja wyciągam, lubię wyciągać wnioski na takich błędach, bo to pokazuje, że siła tego, w jaki sposób my jesteśmy powiązani z niektórymi rzeczami, jest dużą barierą, nie? Już kończąc taką dygresję, jeszcze przypomniało mi się tego, co powiedziałaś, że takim ważną skillem będą to umiejętności miękkie, bo nawet zapominamy, że w restauracji w dużej mierze wracamy do restauracji, bo obsługa, czyli ten frontend restauracji był bardzo miły. I właśnie to może to samo odnieść się do metaversu. Czy chcesz jeszcze dodać jakąś firmę, którą metaversową warto obserwować, czy już wyczerpaliśmy taki bagaż? Ready Player Me, to jest, okay. Jakbyś mnie spytał, jaki projekt warto taki metaversowy obserwować, no to myślę, że ten, patrząc od tego, że wiesz, zebrali tam kolejną rundę 50 miliardów, milionów dolarów od Andres Horowitz, od tego, że jednym z udziałowców i doradców jest CEO Disneya, który po raz trzeci wrócił w ogóle Disneya, żeby tam ratować tą firmę, więc chyba już się nigdy nie rozstaną, który bardzo dużo doradza tam w tym, w jaki sposób w takim razie z tym ich wersją wejścia do metaversu, bo oni też mogą postawić coś swojego, tak jakby, sorry, ale jeżeli oni jakby przyjmują konto loginowe, tak, bo awatar tak trzeba po prostu patrzeć na to, nie? To nie wiadomo, w jakim kierunku oni jeszcze to wykorzystają. Więc to jest najciekawszy case. Ja też bardzo lubię Spatial, tak patrząc na to, jak oni mądrze budują to community, mają tam swoje fuck-upy różnego rodzaju. Ostatnio, jak robili we wrześniu przejścia na nową wersję, to zapomnieli niektórych uprzedzić, że warto by było przenieść te światy na tą nową wersję i wszystko No, ale tak, to jest też fajny projekt, na który patrzę. Okej. Okay. I na koniec, czy masz jakieś rady, tak z trzy, dla osób, które dopiero zaczynają wchodzić w ogóle w świat metaversu? Będę trochę mówiła analogicznie do tego, co pewnie Szymek mówił, jeden i drugi, czyli Szymon Paluch i Jankowski o Web3.0, że to są bardzo otwarte światy. Ludzie chcą się dzielić wiedzą, współpracować, kooperować. Wszyscy jesteśmy początkujący, więc to jest też taki entuzjazm, radość, że tutaj się tyle rzeczy da, bo wiesz, ten kawałek tortu jest tak duży do zrobienia, więc ja wychodzę z założenia tak. Czytajcie dużo, rozmawiajcie ze sobą bardzo dużo, ale najważniejsza rzecz, testujcie to wszystko w praktyce. I ja jestem taką osobą, która zawsze zajmowała się nowymi technologiami w ten sposób, że nie czytała 300 raportów, tylko czytałam sobie 1-2, a potem ja musiałam to po prostu doświadczyć. I tutaj uważam, że to jest w ogóle kluczowe, żebyśmy tak sobie wyrabiali zdanie, a nie przez to, co czytamy od innych opiniotwórczych różnych osób, które nie zawsze z różnych interesów też mają powody, żeby chwalić. Albo wpisy AI-ów. Tak, bo tutaj na przykład dygresja, ale media, czując zagrożenia od Facebooka, który przecież podgryza im dupę od dłuższego czasu, nie?
ten sceptyzm, który jest zasiewany przez media, wcale nie musi wynikać z tego, jak oni faktycznie to postrzegają. To może być specjalnie robione, ze względu na to, żeby spowolnić adaptację, w której notabene tradycyjne media internetowe są ultra do tyłu, tak? Więc mają kolejne zagrożenie tutaj. Więc też miejmy otwartą głowę do tego, co właśnie czytajmy i wyrabiajmy opinię na podstawie swoich doświadczeń. Ja moim rodzicom, żeby właśnie nie czuli się outcastami, a są 70, prawie 80-latkami, po prostu wypożyczyłam Oculusa w Bydgoszczy, bo słuchajcie, za 50-70 zł tego Oculusa, jeżeli nie macie, możecie wypożyczyć na jedną dobę, dwie, trzy, razy raczej na trzy, bo tam rozładowuje się to cholerstwo szybko, trzeba podinstalować tę aplikację, więc na początku to jest mortęga. Ale pobawić się tym, tak? Umówić się na to spotkanie z innymi znajomymi właśnie w jakiejś tam przestrzeni, pobawić się tym, zobaczyć, co jest funny, co nie. I testować właśnie tak jakby te narzędzia, a nie o nich tylko rozmawiać. Więc takie trzy rady z naciskiem na to. Bawcie się tym. Tak, właśnie. Jesteśmy w takim dobrym momencie, że możemy sobie wynajmować sprzęt jakikolwiek i nie są to duże pieniądze. Dobra. Dzieciaki poproście o to, żeby wam pokazały tego Robloxa i pograły z wami i wytłumaczyły ten świat. To tak w analogii do tego, co powiedziałam, tak, pozwólmy im tłumaczyć nam świat, który współtworzą. Super, Aga, dziękuję ci bardzo. Dzięki za tę wielkie rozmowę. Powiedz jeszcze na koniec, gdzie można cię znaleźć w internecie, jakby ktoś chciał podpatrzeć twoją działalność. Ja jestem bardzo aktywna na LinkedInie, bo jest to mój taki kanał główny, poza innymi social mediami, w którym publikuję moje przemyślenia a propos metaversu, ale też innych nowych technologii. Wiele lat temu, znaczy dwa, trzy lata temu, to ja bardziej ewangelizowałam o sztucznej inteligencji. Więc głównie jestem tam, a konta takie jak Instagram, to bardziej polecam ThinkCrunch, gdzie właśnie tutaj dużo publikujemy treści związanych z metaversem i webem 3.0. Moje indywidualne konto też, ale ja tak trochę traktuję, że to jest bardziej jednak moje indywidualne konto, w którym od czasu do czasu coś tam wrzucam, więc bardziej LinkedIn. Tak, no i tam wrzucam wszystko, co tak mówię, na bieżąco z siebie wypluwam po dojrzalszej dyskusji z samą sobą i z innymi. Okej. Okay. Dziękuję ci jeszcze raz pięknie za tą rozmowę. No ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, chciałbym przeprowadzić dłuższą rozmowę, ale wiem, że masz napięty grafik, więc może jeszcze się kiedyś Może jeszcze kiedyś, chętnie, bardzo. Dobra, dziękuję ci bardzo. Dzięki. Cześć.